Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj robię filmik, recenzję suplementów diety i powiem wam tak, że dostałam to tabletki od firmy Multisupplemental i tak prawdę powiedziawszy szukałam w tym czasie jakichś suplementów diety. Brałam silikę, tutaj mam jeszcze tabletki siliki. Jak ktoś nie wie, to tak one wyglądają. Ale szukałam czegoś nowego, chciałam zobaczyć, jak działają inne produkty. No i skontaktowała się ze mną firma właśnie Multisupplemental i zapytali się, czy nie chciałabym wypróbować ich produktów. No i jeśli one mi się spodobają, czy bym nie chciała zrobić recenzji. Więc spodobały mi się te tabletki, muszę wam powiedzieć. Dostałam takie opakowanie tego i to jest Stresów i Vita Supplemental. I powiem wam tak, że jak zobaczyłam te dwa opakowania, to powiedziałam sobie, że pierwsze, które wypróbuję, to będą te Vita Supplemental. Bo po prostu, no nie wiem, jakoś tak bardziej spodobało mi się opakowanie. A żeby wypróbować je w tym samym czasie i powiedzieć wam, jak one działają, to dałam ten stress off mojej koleżance, żeby ona wypróbowała i powiedziała, jak jej się spodobały te tabletki. I powiem wam tak, że pierwsze co zrobiłam, jak dostałam te tabletki, to otworzyłam opakowanie, żeby zobaczyć rozmiar tabletek, bo ja mam straszne problemy z połykaniem tabletek i się przestraszyłam. Wiem, że większość ludzi nie ma problemu z połykaniem tabletek, ale ja mam. To jest nowe opakowanie, którego jeszcze nie zaczęłam, ale tabletki wyglądają tak. To są takie dość duże tabletki, różowo-zielone. Mają naturalną powłoczkę na sobie i jest ich takich listku 10 i powiem wam, że się przestraszyłam, bo ja jak byłam mała, miałam straszny problem z połykaniem tabletek. Dostałam różne antybiotyki i tak dalej i po prostu nie mogłam ich połykać, więc moja mama zawsze prosiła o jakieś syropki dla mnie, bo ja po prostu nie mogłam połykać antybiotyków ani innych tabletek, bo po prostu nie wiem, no i po prostu nie mogłam. Później z wiekiem zaczęłam połykać jakieś tam tabletki i bez problemu na przykład połykam, nie wiem, tabletki z ibupromu, które są małe, o widzicie, z ibupromu takiego rozmiaru są tabletki. Rutinoscorbin bez problemu połykam, takie małe tabletki. Z tymi tabletkami już mam trochę większy problem, czyli to są tabletki siliki. No, a z tymi to już miałam, po prostu się przestraszyłam, jak je zobaczyłam. I powiem wam, że chyba raz miałam coś takiego, że po prostu nie mogłam je połknąć. Ale nie było źle, ale to tylko jest takie moja rzecz, że ja po prostu nie umiem połykać wielkich tabletek. Ale tabletki ogółem, one są wyrobione. One są z naturalnych produktów. Tutaj na przykład w tym Vita Supplemental jest laktoferyna, czyli białko naturalnego pochodzenia o właściwościach wspomagających siły obronne organizmu. W ogóle zacznę od tych tabletek. Astaxantyna pozyskiwana z alg, a algi są bardzo dobre dla nas. Bardzo silny antyoksydant wspierający odporność organizmu, dodatkowo wpływa na poprawę wyglądu naszej skóry. Mleko pszczele wykazuje zdolność wychwytywania wolnych rodników. Ponadto niweluje zmęczenie, zwiększa efektywność pracy i powoduje przypływ sił witalnych. Beta-glukan wspomaga mobilizację układu odpornościowego. Bioperyna, owoc pieprzu, wywiera pozytywny wpływ na układ odpornościowy, przeciwdziała zachodzącym w organizmie procesom utlenienia. To, co nam producent obiecuje, to, że te tabletki zwiększą energię i siły witalne, te tabletki wspierają odporność i kondycję organizmu,
wpływa pozytywnie na zdrowy i piękny wygląd skóry. To nam obiecuje firma Multisupplemental, która jest polską firmą, także to też jest dobre, bo to jest polska firma, więc no, bardzo dobrze. Bo ja na przykład bardzo się cieszę, jak polskie firmy wyprodukowują bardzo dobre produkty i z tego się bardzo cieszę. I naprawdę ja byłam z tych tabletek bardzo zadowolona. Ja rano jak wstaję, ja do szkoły mam codziennie na 9 rano wstaję. I powiem wam tak, że moja mama ma też na 9 do pracy i moja mama ma 4 km do szkoły, do pracy, ja mam kilometr. No i ona mnie zawozi do szkoły, ale ja muszę wstać o na przykład 7:30, żeby wstać, po prostu ubrać się, zjeść śniadanie i wyjść, bo moja mama musi być wcześniej w pracy, a poza tym są korki i tak dalej. Więc ja po prostu budzę się, ubieram się, zjem śniadanie i spadam. Nie ma mnie w domu. Wychodzę z domu gdzieś około 8:00 i powiem wam, że ja po prostu w szkole jestem jak... Jezu, ale ktoś ma straszne hamulce. Jestem po prostu jak śmierć. Po prostu... Nie mam w sobie energii, bo po prostu dopiero co się obudziłam i strasznie. I dlatego właśnie jak dostałam te dwa opakowania tych tabletek, to się zastanawiałam, które na przykład ja będę brać, a które oddam koleżance, żeby wypróbowała. Ja stwierdziłam, że wezmę te Vita Supplemental, dlatego że jest tutaj napisane, że zwiększa energię i siły witalne. Więc pomyślałam, no, że jak ja codziennie rano się budzę, idę do szkoły i po prostu nie mam energii na nic, to te tabletki powinny mi pomóc. I muszę wam powiedzieć, że mi pomogły. Bo teraz mam taką przerwę i nie biorę w ogóle żadnych praktycznie tabletek, żeby sprawdzić co i jak, i też dla was sprawdzić chciałam. To odkąd nie biorę tych tabletek, czyli jakieś 2-3 tygodni już, to po prostu muszę pić kawę na przykład rano, codziennie, żeby się bardziej obudzić. Zabieram ze sobą taki termosik mały kawy do szkoły, znaczy taki kubek termos do szkoły, żebym po prostu nie zasnęła na lekcjach. Poza tym, nie wiem czy to będzie widać, ale moja skóra jest takie w trochę opłakanym stanie. Może to też nie dlatego, że przestałam brać te tabletki, ale no akurat jest taki czas w miesiącu, więc też moja skóra się pogorszyła, ale nie wiem czy to będzie widać, po prostu tutaj mam jakiś nalot, krost. Tutaj nie wiem co mi się zrobiło, ale mam po prostu, znaczy miałam krostę, tutaj mi później zostało, no w ogóle nie będę mówić nic na ten temat, ale po prostu moja skóra jest w gorszym stanie niż była jak po prostu brałam te tabletki. Tutaj jest 30 kapsułek, więc kuracja na miesiąc i powiem wam, że no jestem z nich zadowolona i mam znowu do nich powrócić. Poza tym, nie wiem czy słyszycie, ale jestem chora i winię za to mojego chłopaka, ale też właśnie przez to, że przestałam brać te tabletki, tak myślę, bo no po prostu jakoś przestałam brać te tabletki i wiem, że panowała tutaj w Irlandii grypa. I tak moja mama miała grypę. Moje koleżanki w szkole miały grypę. I mój chłopak później złapał grypę. Mówię, no super, to teraz ja będę chora. No i właśnie przestałam brać te tabletki. No i jestem, proszę bardzo, chora. te tabletki, jak już powiedziałam, przestałam brać 2-3 tygodnie temu. I no po prostu złapała mnie choroba i jestem w szoku, dosłownie jestem w szoku, więc chyba jednak te tabletki do czegoś się mają. Jestem z nich zadowolona i mówię, że to jest polska firma, to jeszcze większy plus za to. Te tabletki można znaleźć w dobrych aptekach i one są po prostu, skład mają bardzo, bardzo naturalny. Cena, nie wiem, nawet nie wiem ile one kosztują, możecie sprawdzić na ich stronie, link podam na dole oczywiście.
ale naprawdę jestem z nich zadowolona. Żeby porównać wam na przykład tabletki te z tabletkami z Liki, tak żebyście widziały, poczekajcie. To są tabletki z Liki, a to są te tabletki z Multisupplemental. Także no, rozmiar jest po prostu... No, są duże te tabletki, ale to mówię, to dla mnie jest tylko problem. Chyba, bo dla mojej koleżanki to w ogóle nie było żadnego problemu. Aha, tabletki można przyjmować na czczo, po jedzeniu, no w ogóle ja często... Ja na przykład z tabletkami z Liki miałam coś takiego, że raz je wzięłam przed śniadaniem, czyli wzięłam je u siebie w pokoju i schodziłam na dół na śniadanie i po prostu miałam już mdłości, myślałam, że zaraz tutaj zwymiotuję, bo wzięłam je po prostu na pusty żołądek, a z tymi tabletkami tak w ogóle nie miałam, także to też jest dobrze. W ogóle z tych jestem bardzo zadowolona. O tym wam mogę powiedzieć, co moja koleżanka mi na ich temat powiedziała, bo ja mam zamiar je zacząć brać właśnie teraz jako następne moje tabletki. I tutaj producent nam obiecuje, że redukuje stres, poprawia nastrój, wpływa korzystnie na pamięć, pomaga uzyskać zdrowy i piękny wygląd skóry. I składniki, jakie tutaj są, to jest ekstrakt ziela melisy, łagodzi napięcie, pomaga w zasypianiu, ekstrakt z różańca górskiego, wpływa korzystnie na poprawę nastroju, redukuje stres, zwiększa koncentrację oraz wywiera pozytywny wpływ na pamięć, fosfatydylocholina, tak? Jakoś tak chyba. Wpływa pozytywnie na zdolność uczenia się, wspomaga zapamiętywanie, pozytywnie wpływa na układ nerwowy. Ekstrakt zielonej herbaty, źródło antyoksydantów polifenowych, które skutecznie spowalniają proces starzenia organizmu i wspomagają komfort utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego. Astaksantyna, pozyskiwana z alg, czyli kolejne algi. Bardzo silny antyoksydant wspierający odporność organizmu, dodatkowo wpływa na poprawę wyglądu naszej skóry. Ekstrakt z pieprzu czarnego, owoc pieprzu wypiera pozytywny wpływ na układ odpornościowy, przeciwdziała zachodzącym w organizmie procesom utlenienia. Czyli... Ten jest taki bardziej ostresowujący. I moja koleżanka mi powiedziała tak. Ja nie wiem, jak ona je brała, czy ona je brała codziennie po jednej tabletkę, tak jak producent nam każe. Tak jak z tymi tabletkami też jej się powinno brać jedną tabletkę na dzień. Ale mi powiedziała, że ona jest zawsze zestresowana. Powiem wam, że ona po prostu jest najbardziej zestresowaną osobą, jaką znam. Ponieważ na przykład ona siedzi obok mnie na matematyce, robimy jakieś zadanie i ona po prostu coś jej mówi, że tutaj źle dodała, czy tam odjęła, żeby jej pomóc, a ona po prostu się stresuje. Po prostu nauczycielka mówi, żeby się przestała stresować, bo to naprawdę jej pracę, no wszystko źle robi wtedy, bo się stresuje. Po tym, po prostu jak zaczęła brać tabletki, to ja sama zauważyłam, że trochę mniej już jest zestresowana, chociaż też czasami ma takie po prostu swoje dni, że po prostu stres jest po prostu o wszystko. Ale sama mi mówiła, że nie się stresuje. Co do snu, tak jak tutaj było napisane, że ekstrakt z melisy pomaga w zasypianiu, powiedziała, że to jakoś tak normalnie było, nic tam jakoś jej nie pomogło, chociaż ona zawsze ma problemy z zasypianiem, bo ona za dużo trochę myśli, jak idzie spać. Poza tym, co tutaj jeszcze producent mówi, pomaga uzyskać piękny... Powiem wam tak, tutaj producent obiecuje, że wpływa korzystnie na pamięć. Ona, to jest taka dziewczyna, która po prostu zapomina na przykład, co miała na obiad wczoraj, zapomina po prostu o rzeczach, które się stały
na przykład 5 minut temu, które wczoraj się stały, tydzień temu, ale po prostu no, zapomina o takich rzeczach, które niedawno się stały. I powiem wam, że kiedy jej dałam te tabletki, to pamiętam o jakoś tydzień czy dwa tygodnie temu, pytam się jej, nie wiem, coś się jej pytałam, co się stało wczoraj, czy co robiła wczoraj, i normalnie wszystko pamiętała. Ja po prostu mówię, o tak, pamiętasz? I ona po prostu, ja jej, jak powiedziałam jej, no i jak tam te tabletki i tak dalej, to ona zbytnio nie dała mi za dużo informacji, tak prawdę powiedziawszy. Nie wiem, czy ona je brała, tak jak powiedziałam, już codziennie, czy jak ona je brała, ale ja sama zauważyłam, że się mnie stresowała, na przykład na matematyce, i że pamiętała więcej rzeczy, które robiła wcześniej. Także ja teraz te tabletki sama przetestuję na sobie i dam wam znać, jak one działały na mnie. Ale naprawdę z tych tabletek jestem bardzo zadowolona. Z tych, no mogę wam trochę mniej powiedzieć, dlatego że sama ich nie brałam, ale moja koleżanka je brała i mówi wam, stres na pewno miała mniejszy i więcej pamiętała. Co do wyglądu skóry, to nic mi nie powiedziała na ten temat. Także no nie wiem, ale ja z tych, które sama brałam, tych Vital Supplemental, jestem bardzo zadowolona. Tutaj jest, jak wspomniałam, polska firma, link podam na dole. Oczywiście tutaj pewnie będą komentarze, że no produkty dostałam, że tabletki dostałam do zrobienia recenzji i tak dalej, że pewnie będę miała opinię, oczywiście super, ale naprawdę ja jakbym nie lubiła produktów, które dostałam do recenzji, to bym w ogóle ich nie załączała w filmiku, dlatego że nie ma sensu po prostu mówić złych rzeczy na temat jakiegoś produktu. Ale te tabletki naprawdę wpadły mi do gustu i są naturalne, dlatego chyba zrobię ponowny ich zakup. Zobaczę jeszcze, jak te tabletki się sprawują. Jeśli mi przypadną do gustu, to pewnie kupię je jeszcze raz. Także naprawdę ich polecam. Jeśli szukacie suplementów diety, to wypróbujcie ich. Można je kupić też w aptece, jak i przez ich stronę internetową. Chyba tyle miałam do powiedzenia na ich temat. Jezu, filmik i tak już jest długi. Więc no, tyle. Mam nadzieję, że wam filmik się podobał. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!